Budowa klatki nad torami i ulicą kolejową budzi duże zaciekawienie mieszkańców Giżycka z tego względu, że jest to inwestycja po pierwsze kosztowna, a po drugie no bardzo alternatywna. Dyskusja na ten temat trwała w Radzie. Po kilku nieudanych głosowaniach w końcu temat klatki przeszedł pozytywnie. Głosowania były imienne i kto głosował za klatką, kto przeciw, jest zapisane w protokole sesji Rady. Ja osobiście byłem przeciwny i podtrzymuję swoje zdanie. Z tego względu byłem przeciwny, że na ten czas, roku pańskiego 2010, jeśli chodzi o mosty w Giżycku, to pilniejszą inwestycją jest most przez kanał Łuczański, który łączyłby te części miasta, niż budowa klatki spacerowej przez ulicę Kolejową. Koszty są podobne, natomiast potrzeba zdecydowanie inna i z tego względu byłem przeciwny, jeśli chodzi o tą inwestycję. No, faktem jest, że w chwili obecnej Krajowy Inspektor do Spraw Budownictwa wstrzymał inwestycje, dopatrując się pewnych luk w zezwoleniu na inwestycje. W tej kwestii powiem tak, że Rada Miejska w stosunku do tej uchwały, jak i każdej innej, nie posiada uprawnień, aby ingerować w to, jak burmistrz wykonuje uchwały. Rada ma tylko uprawnienia podejmować uchwały lub je odrzucać. Natomiast wykonywanie uchwał należy do obowiązków burmistrza i jej aparatu. Skoro inspektor krajowy uchyli decyzję zezwalającą na prowadzenie inwestycji, to miał istotne powody i nie będę tego komentował, dlatego że decyzja inspektora krajowego jest decyzją ostateczną i nie podlega odwołaniu, więc ci wszyscy, którzy mówią, że tam miasto się odwoła, tu nie ma się do czego odwoływać, ponieważ takiej ścieżki nie ma w tej sytuacji. Więc co można powiedzieć? Można powiedzieć, że ten fakt pociągnie za sobą koszty ewentualnego rozwiązania umowy o inwestycje lub wybudowania, jeżeli burmistrz będzie się upierał i chciał budować dalej. No, klatka budzi kontrowersje również niektórych inwestorów przy samym pasażu, stąd sprzeciw. Wniosek jest jeden. W sprawach konfliktowych w społeczeństwie, w mieście trzeba dłużej dyskutować, nie podejmować pochopnie decyzji niedopracowanych. Nie trzeba było się śpieszyć z rozpoczynaniem inwestycji, byle tylko rozpocząć, bo udało się przegłosować, tylko zastanowić się merytorycznie więcej nad sensem tej klatki. Oczywiście no, każdą inwestycję trzeba prowadzić zgodnie z prawem, ale jeżeli jest jakaś sprawa konfliktowa, to takie zadanie trzeba wielokrotnie przeglądać i być pewnym, że nie ma żadnej luki. Tu pod tym względem burmistrz nie dopilnowała tego zadania i stąd no, będą koszty. Wypowiedź, że miasto tu nie będzie ponosić kosztów, no, nie podzielam tego zdania, dlatego że inwestorem mimo wszystko jest miasto i z wykonawcą umowę podpisało miasto, prawda? I wykonawca będzie dochodził swoich roszczeń zgodnie z prawem. Myślę, że gdyby doszło do zerwania i zresztą umowy, no to nie będą to tysiące, ale myślę, że kwota przekroczy milion, to na moją ocenę wstępną. No, czas pokaże, jakie będzie rozwiązanie w tej kwestii. Również wypowiedź tutaj wicewojewody warmińsko-mazurskiego w tym względzie mnie niepokoi, ponieważ nie podzielam jego zdania w ocenie sytuacji. W każdym bądź razie uzyskanie nowego zezwolenia na budowę będzie musiało trwać kilka miesięcy, w zależności od tego, jak organ wykonawczy Rady, czyli burmistrz, będzie postępował dynamicznie, a tym samym koszty będą rosły z dnia na dzień.
To jest jedna kwestia tej kładki, a drugie pytanie, które od Pana otrzymałem, dotyczyło tego, jak to się dzieje, że w gazecie giżyckiej w jednym numerze jest moja wypowiedź jako przewodniczącego rady, a pod spodem od razu wypowiedź i komentarz burmistrza w tej kwestii. No cóż ja mogę odpowiedzieć? Fakt jest prosty, to znaczy, że tekst przesyłany do gazety giżyckiej jest po prostu wcześniej cenzurowany, bo innej możliwości tutaj nie ma. Nie będę tego komentował. Mieszkańcy i czytelnicy potrafią to ocenić.